Po sukcesie poprzednich edycji akcji Łączy Nas Jeden Cel, Przemysław Tobolczyk postanowił zorganizować trzecią odsłonę wydarzenia. Teraz gramy tak zwane doposażenie sprzętu rehabilitacyjnego tutaj dla niezabudki, bo jest to sprzęt widoczny, realny i przede wszystkim namacalny, tak? Więc jak osoby, które wspierają akcję, pomogą w różny sposób, będą widziały, że ten cel miał ręce i nogi, tak? Czyli on był widoczny dla wszystkich. Wychowankami ośrodka Niezabudka są dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, które nie mogą realizować obowiązku przedszkolnego i szkolnego w publicznych placówkach. Ten sprzęt rehabilitacyjny jest bardzo nam potrzebny ze względu na to, że z tego sprzętu korzysta bardzo wiele dzieci codziennie. Więc ten sprzęt, wiadomo, ma swoją wytrzymałość, swoją trwałość. Staramy się naprawiać sukcesywnie ten sprzęt, ale z czasem niestety musimy go wymieniać. Ze środków zebranych podczas akcji Łączy Nas Jeden Cel między innymi zostanie naprawiona bieżnia. I są to sprzęty, które po prostu są używane przez naszych podopiecznych praktycznie codziennie i pomagają nam w realizacji naszych celów założonych przez nas, przez fizjoterapeutów, przez lekarzy, dzięki którym możemy po prostu dbać o utrzymanie stanu funkcjonalnego naszych podopiecznych, jak również utrzymanie ich sprawności ogólnej. Organizatorzy akcji poszukują sponsorów i darczyńców, którzy pomogą tym, którzy pomocy potrzebują najbardziej. Staram się stworzyć tutaj tą akcję dużą, żeby pomóc, tak? Żeby zakupić ten sprzęt, żeby te dzieci miały na co dzień to, tego, co potrzebują, tak? Żeby nie musiały tutaj przychodzić na tą siłownię i tak naprawdę, bo każdy dzień dla nich jest stracony, tak? Więc dzień bez sprzętu tak naprawdę dniem stracony, więc te dzieci muszą pracować, a ten sprzęt musi być sprawny, więc po to jest akcja Łączy Nas Jeden Cel. 12 maja zorganizowany zostanie turniej charytatywny w piłkę halową Kopiemy dla Niezabudki. Finał akcji zaplanowany jest na niedzielę 13 maja w Centrum Teatru Muzyki i Tańca. Dla Wiadomości Dnia, Anna Królak.